Drodzy bracia i siostry. Drodzy bracia i siostry. Je vais parler en français cette fois-ci. Tym razem będę mówił po francusku. Wybaczcie, że jeszcze nie nauczyłem się pięknego chorwackiego języka. Réunissons autour de l'hôtel le cinquième dimanche du carême. Znaleźliśmy się wokół ołtarza w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Przed nami jeszcze dwa tygodnie, które dzielą nas od Wielkanocy. Za tydzień jest już Niedziela Palmowa. Semaine Sainte. Nous célébrerons la plus grande fête chrétienne. Za dwa tygodnie, po Wielkim Tygodniu, będziemy świętować z powodu największego święta. Święto Zmartwychwstania. Parle de la résurrection. Dzisiejsze czytania mówią właśnie o zmartwychwstaniu. Pokazują nam trzy perspektywy, trzy spojrzenia na zmartwychwstanie. Pierwsze spojrzenie, pierwsza perspektywa jest historyczna. Dieu et fils de l'homme a vécu sur cette terre en Palestine en Terre Sainte. Znamy, że Jezus Chrystus. Wiemy, że Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Syn Boży, żył na tej ziemi, w Ziemi Świętej, w Palestynie. Wiemy, że comme le prophète Ézéchiel que nous lisons aujourd'hui. Zwiastowali go prorocy, tak jak Ezechiel, którego dziś czytamy. On cytuje słowa Boże i mówi: otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. I powtarza: otworzę wasze groby, abyście z nich wyszli. To jest proroctwo. On już widzi przyjście Mesjasza. Wiemy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I to jest fundament naszej wiary. Notre foi aurait été vide. Bez tego fundamentu zmartwychwstania nasza wiara byłaby pusta. Drugi pogląd. Drugie spojrzenie. Ta liturgijski. Le chemin. To liturgiczne. To jest put, koryzmeni put. To droga Wielkiego Postu. 40 dni modliliśmy się i wciąż jeszcze się modlimy. Pościliśmy i wciąż jeszcze pościmy. Staliśmy się wielkoduszni poprzez dawanie i to czynimy nadal. I ta duchowość Wielkiego Postu, wy dobrze ją tu znacie. Montre en même temps le troisième regard, la troisième perspective. Ta droga liturgiczna, która jest drogą przygotowania, jednocześnie pokazuje trzecie spojrzenie, trzecią perspektywę. To jest perspektywa naszego życia. Życia każdego z nas.
My żyjemy za My żyjemy dla zmartwychwstania. My idziemy ku zmartwychwstaniu. My przechodzimy przez śmierć, abyśmy zmartwychwstali. I ostateczny cel naszego życia doczesnego to zmartwychwstanie. Na tym putu trzeba uskrsawać. Na tej drodze należy wskrzeszać już z góry, myśląc o tej ostatecznej perspektywie. I to częściowe wskrzeszanie, zmartwychwstanie jest naszym nawróceniem. Jezus mówi i powtarza, ciało umrze, ale On mówi również o śmierci duszy. Nous menace de quelque chose beaucoup plus grave. Bo groźba śmierci duszy jest o wiele gorsza, bo moglibyśmy umrzeć na zawsze, na wieczność. Nous se tournons vers Dieu qui est source de la vie, la vie éternelle. I gdy się nawracamy, my zwracamy się ku Bogu, który jest źródłem życia, życia wiecznego. I usmierujemy się prema ljubavi, jer Bog... I zwracamy się ku miłości, bo Bóg jest miłością. Żyjemy z miłości. Ta miłosierna ljubav nam daje... Miłosierna miłość daje nam wewnętrzny pokój i radość życia, ale istnieją dwa warunki. Pierwszy warunek to wiara. Zanim czynił cuda, Jezus wymagał wiary. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Tak, Panie. Wierzę. Naprawdę wierzę. Ta wiara otwiera nasze serce na nawrócenie. I to otwieranie serca dzieje się poprzez sakramentalną spowiedź, która jest miłosierdziem. Nasze serce się otwiera, oczyszcza się i napełnia się Duchem Świętym i całą Trójcą. Chrystus nam to potwierdza. Gdy w Księdze Apokalipsy mówi, że stoi u drzwi, u bram naszego serca i kołacze. Jeśli Trójca Przenajświętsza żyje w nas, my stajemy się świątynią Bożą, przybytkiem Bożym. A cette perspective historique. Chciałbym powrócić do perspektywy historycznej. W dniach, które są przed nami, będziemy czytać w Ewangeliach. Zobaczymy, że ta sieć, którą zarzucają nieprzyjaciele Jezusa, coraz bardziej się zaciska, coraz bardziej grożą Jezusowi i On o tym wie. On wie o tym lepiej i wie to, czego nie wiedzą uczniowie. Ale jest ktoś, kto
Kto idzie z nim na tym putu padnie. Podąża za nim, kto idzie z nim na tej drodze cierpienia, to jego matka, błogosławiona dziewica Maryja. Ona jest blisko, ona cierpi z nim. Ona czuje swoją bezsilność. Święty Jan Paweł II powiedział, że to była ciężka wiara. Często nazywamy ją Matką Bożą od siedmiu boleści. Jej życie, ona w swoim życiu przeżywała cierpienie i ból. Sa passion monte avec la souffrance de Christ jusqu'au pied de la croix. I sada nie zinotapienie. I teraz jej cierpienie wzrasta wraz z cierpieniem Chrystusa aż pod krzyż. Marie rencontre son fils. Kiedy modlimy krzyżny put na czwartej postaji, gdy odmawiamy drogę krzyżową, przy czwartej stacji widzimy, że Maryja spotyka swojego syna. Ewangelia mówi nam, że ona była świadkiem jego straszliwej śmierci na krzyżu. Masakry de son fils. U swojej ręce przyjęła to i zmrtwareno. Swoje ręce przyjęła to męczone ciało swojego syna. Première, même avant Marie Madeleine, de rencontrer Dieu ressuscité, Jésus ressuscité. I chrześcijańska predaja nam. I tradycja chrześcijańska mówi nam, że ona przed Marią Magdaleną, że ona była pierwszą, która spotkała zmartwychwstałego Jezusa. La perspective de la résurrection, elle est là. I w perspektywie życia każdego z nas, w perspektywie zmartwychwstania, ona jest tu. Ona nam towarzyszy. Ona nas naśladuje. Ona bierze udział w naszych cierpieniach i bólach, jeżeli przeżywamy je w perspektywie Bożej. Ona pomaga nam, abyśmy zostali zbawieni. Pomaga nam doprowadzić nas do nawrócenia. I my musimy odczuć tę jej duchową obecność. My nazywamy ją, zwłaszcza tutaj, Królową Pokoju. W litaniach Błogosławionej Dziewicy Maryi mamy 12 wezwań, w których nazywamy ją Królową. I wezwanie Królowa Pokoju jest niemalże na samym końcu. Glorieux du rosaire et aussi son couronnement comme reine du ciel et de la terre. Maryja jest Królową. Gdy odmawiamy tajemnice chwalebne różańca, wówczas medytujemy jej w niebo wzięcie i ukoronowanie za Królową nieba i ziemi. Ona uczestniczy we wszystkich cechach królowania jej syna, tego, który był stworzycielem nieba i ziemi. Jego królestwo jest uniwersalne. I ona jest powszechna. I ona jest wszędzie. I wszędzie jest dozwolone, by ją czcić. Avec le remerciement de sa présence constant auprès de chacun de nous. My jej zachwalujemy. My jej dziękujemy z powodu jej stałej obecności przy każdym z nas. Królowa Pokoju to owoc nawrócenia. Ona wprowadza, wnosi pokój do naszych serc.
I poprzez to stajemy się spokojnymi ludźmi. Mirni u naszej obitelji. Jesteśmy spokojni w naszej rodzinie, w społeczeństwie, w naszym kraju. Mir je ugrożony w całym świecie. Pokój jest zagrożony na całym świecie. Il y a déjà la troisième guerre mondiale en morceaux. Święty Ojciec Franciszek każe, że Ojciec Święty Franciszek mówi, że trzecia wojna światowa w częściach jest już tu. I najgorsze ze wszystkich wojen to wojny obywatelskie, które mają miejsce pośród ludzi w tym samym kraju. Drodzy bracia i siostry, ja mieszkałem przez 21 lat w Ruandzie, w Afryce. W 1982 tam objawiła się błogosławiona dziewica Maryja i ona przewidziała ludobójstwo w Ruandzie. 10 lat wcześniej nikt nie zrozumiał tego przesłania w tamtym czasie. Causé 1 milion de victimes. Taj genocid je en 3 mois. U 3 miesiąca to ludobójstwo w ciągu 3 miesięcy wyniszczyło 1 milion ludzi. Objawienia błogosławionej dziewicy Maryi tam były już uznane. Ona przedstawiła się jako matka słowa, matka wiecznego słowa i również w perspektywie tego braku pokoju. Est nécessaire pour le monde entier. I to czczowanie, które tak intensywne, które jest tu tak intensywne, jest ostatecznie ważne dla całego świata. Módlmy się o pokój, bo destruktywne siły są dziś niewymierne. Nieustannie wzrasta. Les familles se déchirent, les sociétés se déchirent. Il nous faut une intervention du ciel. Dochodzi do konfliktów w rodzinie, w społeczeństwach. W państwach potrzebujemy interwencji nieba, a obecność błogosławionej dziewicy Maryi to jedna z tych interwencji, to inicjatywa Boża. Envoyé spécial du pape. I za to was żelim. I dlatego pragnę dodać wam odwagi i zachęcić, zwłaszcza jako specjalny wysłannik papieża. Propager dans le monde entier la paix par la conversion du cœur. Širite cijelim svijetom mir putem obraćenja srca. Przeszcie na całym świecie pokój drogą nawrócenia serca. Największym cudem Medjugorja są spowiedzi. Sakrament przebaczenia i miłosierdzia. To jest sakrament uskrzeszenia. To jest sakrament zmartwychwstania. Confesser comme aujourd'hui une cinquantaine de prêtres qui est au service du peuple. Widzę dziś jest 50 kapłanów spowiadało służąc ludowi. Wiele lat spędziłem w krajach zachodnich, w Belgii, we Francji. La confession est disparue.
La confession individuelle n'existe plus. I mówię wam, że spowiedź zniknęła. Indywidualna spowiedź już nie istnieje. Oprócz tu i tam. Le monde se détache. Le cœur humain se ferme. Le mal augmente. Świat się suszy, serca się zatrzymują. Świat się suszy, serca się zamykają. Mnożą się konflikty. Soyons les apôtres de la bonne nouvelle, de la conversion et aussi de la paix dans le monde. Bądźmy apostołami radosnej nowiny, nawrócenia i pokoju na świecie. J'ai entendu ici les paroles qui disent que ceux qui sont incroyants, ce sont ceux qui n'ont pas encore ressenti l'amour de Dieu. Słyszałem tutaj te słowa, że niewierzący to ci, którzy jeszcze nie poczuli miłości Bożej. Sa miséricorde. Onaj, kto taknął Bożą miłość. Voit quelque chose irrésistible. On ne peut pas résister. Ten, kto dotknął miłości Bożej i miłosierdzia, on nie może się temu oprzeć. Mi ćemo sudjelovati s onima koji spašavaju živote. Będziemy uczestniczyć z tymi, którzy ratują życia. My jesteśmy świadkami tych, którzy ratują świat. Franciszkanie powiedzieli, że przybywają tu pielgrzymi z 80 krajów świata. De la terre, comme disait le Christ en voyant ses apôtres. Znaczy, da se ovaj po... To znaczy, że to wezwanie poszerzyło się aż po krańce świata, tak jak powiedział Chrystus, gdy posyłał swoich apostołów. De l'amour de sa mère et de l'amour de l'Église. Wy jesteście świadkami miłości Chrystusa, miłości Jego Matki i miłości Kościoła. Et qui vous bénisse. Niech Bóg was utwierdzi, umocni i błogosławi.